Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na odcinek ze Speedruna 4.0. Ranking niespełna 2400. On już był przekroczony, niestety spadek nastąpił. Mamy D4, D5, C4, C6, obrona słowiańska. Skoczek C3, naturalnie. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Właśnie ten ruch jest grywany bardzo często. Jasne, że można tutaj wybić i grać wymienny. Tyle, że ja mam ochotę zagrać po prostu inaczej, bardziej skomplikowanie. Zagram skoczkiem na F3. Możliwe, że przeciwnik to wybije. Albo przejdziemy do obrony, do wariantu Botwinnika, goniec G5. Na co też liczę, bo tutaj mogą być niezłe dymy. Chociaż po tym ruchu już widzę, że może nastąpić wariant Cambridge Springs. Tak to bodajże się nazywa fachowo, hetman A5, ale jest posunięcie H6, więc to już posunięcie, które nie jest jakieś groźne. Jeżeli ktoś chce, może tutaj wybić, skoczek wybija i naturalnie wyprowadzić końce, grać rozwojowo. Tyle, że w mojej naturze jest tak, żeby komplikować trochę pozycję, więc zagram gońcem, nie chcę od razu tego wymieniać, chcę naciskać na przeciwnika. Jasne, że on może zagrać na przykład tutaj, potem gońcem tutaj i skoczkiem tutaj. Taki plan może być. Zawsze mamy wtedy ruch hetman B3, który wszystko broni. O, hetman B6, to ciekawe. Ciekawe w sumie, no bo hetman C2 i tak bym zagrał, tak czy siak. W ogóle zerknę tylko na przeciwnika szybciutko, ile on tam partii rozegrał, ale wygląda w porządku, gość. No tak, 5600 partii, więc spoko. Hetman C2, jasne, bronimy tutaj od razu tego skoczka, tutaj też asekuruje. No i moim planem następnym będzie zrobienie roszady, więc wyprowadzić gońca, zrobić roszadę. I oczywiście, jak wyprowadzę gońca, przeciwnik może stępem wybić i ja wybiję. Tak się też dzieje, podważenie przez ruch C5, to są wszystko sztuczki dozwolone. Chwyty dozwolone bodajże, tak się chyba mówi. Czasami jak gram szachy, to nie zważam na to, co mówię i to jest duży błąd. Oczywiście to jest kwestia też praktyki, ale która już powinna ujrzeć światło dzienne, no po tylu latach grania w szachy na YouTubie, nagrywania, więc... No ale dobra, nie tłumaczymy się, gramy dalej, pozycja jest normalna. Właśnie, jest wybicie, no C5 może nastąpić. Tu hetman dobrze asekuruje, przypominam, więc czuję się tu dobrze. Wszystkie figury w grze. Problem przeciwnika to goniec na C8, który powolutku prawdopodobnie będzie tam zyskiwał przestrzeń. No dobra, jest ruch C5, nie widzę tutaj jakichś wielkich możliwości, jak po prostu zrobienia roszady, bo rozwój trzeba zakończyć. Po wybiciu zastanawiam się teraz właśnie, czy nie pionkiem, żeby mieć opcję przełomu, czy też skoczkiem. Wtedy nie mam izolowanego pionka, ale z drugiej strony otworzę sobie linię. Tak teraz myślę, że tutaj jak zbiję, on zrobi roszadę, czy jakiś ruch D5, jest hetman C5, zawsze są takie ruchy. Ruch C5, bicie tu, nie zbijemy pionkiem, spróbujemy zagrać ostrzej w takim razie. Czy D5 od razu wchodzi? No D5, bicie, wszystko do końca wybijemy. Czy o to chodzi w szachach? Chyba nie. Może. Najpierw zagramy tak, sprowokujemy go do wybicia. Oczywiście wybicie będzie dla niego według mnie złe, bo straci parę gońców. Prawdopodobnie on wróci na E7. I wtedy możemy się zaczaić wieżą na E1. I wydaje mi się, że może być on, gość może być trochę skrępowany figurowo, bo będziemy mieli wolną linię, opcję przełomu, następna wieża może wejść na D1 i gra gitara. Tak, czuję, że jest dobrze. A jeżeli przeciwnik wybije, to mam do wyboru bicie pionkiem, złączenie pionków. Hetman B6 przeszkadza w rozwoju tutaj troszeczkę gońca z C8, więc to też są jakieś tam straty tempa. Bicie hetmanem? Dobra, nie ma bicia tego, nie ma bicia tym ani tym. Goniec na D6. I tak wieża E1, tu trzeba trzymać punkt na E5, A6. Aha, hetman chce odejść i zagrać B5 od razu, taki jest jego plan. No dobra, zastanówmy się, czy przełom tutaj działa. Bicie. Dalej rozwój jest bardzo dobry. Pytanie, czy coś tu jest. Na razie gołym okiem nie widzę. Planem też może być wieża D1, przerzucenie gońca tutaj i atakowanie tam na mata. Tyle, że...
On zagra za chwilę tu. Zaatakuje mi gońca. Będę mu bierze na D1. Ja ruszę tu. On tak. Ja tu. I on tu. I tak naprawdę nic nie ma. Przełom wtedy robimy. Wprowadźmy ostatnią figurę do gry. Goniec wraca na A2, tak jak sobie zaplanowałem. No B5 nastąpi, rzecz jasna. I teraz pytanie, czy idziemy od razu tu? Nie, no nie mogę iść tutaj, bo już hetman jest niebroniony. To go postraszmy. Zagrajmy tak. I jeżeli on zagra gońcem, to wymyśliłem sobie teraz też skoczek na E5. I chodzi o to, że jak skoczek wybije i tu, to ja wtedy trzaskam skoczka na F6. I grożę matem, więc będą u niego problemy. Mogą być. A czy będą? Zobaczymy. No i skoczek E5 szybko. Szybko. No, wygląda dobrze, no bo wierzę w gotowości. Figury stoją bardzo ładnie. Gdzieś tam są groźby. To jest też sprawa fajna. No i nie wiem, co tutaj przeciwnik może dobrego zagrać w tej sytuacji. Ciekawy jestem, czy ma tu jakieś dobre ruchy. Bo groźba jest prosta. Groźbą jest zbicie tutaj skoczka, czyli odbicie obrońcy F6. Ja chcę zbić tu, żeby dać tam mata. Wiele zależności. Może nastąpić G5 oczywiście, wtedy goniec G3. I też jest bardzo dobrze, bo król się odsłania, będę miał możliwość ataku poprzez pionkiem H4. Raczej G5 się nastąpi. No, na pewno on ma jakiś tam problem. Trzeba też wziąć pod uwagę, że jeżeli odejdzie na przykład wieża, ja zbiję tu, on może trzasnąć tu, ale to są chyba rzeczy proste dla mnie, odchodzę królem. Mimo że gońce celują bardzo mocno, to nic się tu nie dzieje. Więc wygląda to dobrze i chyba jest dobrze. I takie pozycje według mnie mogą powstawać bardzo często w waszych partiach, drodzy widzowie. Bardzo często, jeżeli ktoś gra gambit hetmański lub też w sumie to może przejść z obrony karokana do takiej pozycji podobnej z izolowanym pionkiem. Bardzo ciekawe powstają tutaj pozycje, dosyć też schematyczne, aczkolwiek niuanse są ważne w tych schematach, żeby wyłapywać właśnie te mikroelementy, żeby zyskiwać przewagę. Ja wiem, to się łatwo zawsze mówi. Trudniej się oczywiście gra, no ale jak się o tym nie powie, no to dlaczego ma się grać prościej? Więc staram się też to jakoś wyjaśnić. No ale dobra, zobaczymy jak zagra przeciwnik, no bo też sprawa jest taka, że jak zbije goniec, zbije pionek i cały czas atakuje tego skoczka, który mi przeszkadza w tym, żeby dać mata. Zobaczcie, prosta groźba, maczugi. O właśnie, tak sądziłem, że wieża gdzieś tam może czmychnąć. No i teraz tak, jak zbije tutaj, no właśnie. Pytanie, bo są też takie możliwości ciekawe. Wtargnięcie, wieża zbija. Tutaj tylko Carlsen chyba wie, jak grać. Dobra, liczmy pierwszą podstawową rzecz. Skoczek bije na D7. No jeżeli odbije tutaj, bo to biorę pod uwagę, tutaj sobie zagram. Odbije skoczek. Ale to wtedy dam szacha. Tu, tu i tu. Nie, no to dam mata. Tu odbije hetman. A, to zdobywam materiał. Zbijam. To znaczy, tak, odbijam materiał, ale muszę oddać tego gońca za skoczka. No muszę. Nie mam wyjścia i wtargnę hetmanem na H7. Wezmę pionka H6 po prostu. Król E7. Niby król tu jest bezpieczny, ale posunięcie D5. Mam nadzieję, że będzie dla niego nieprzyjemnością. A, wieża H8, słuchajcie. No i przeoczyłem oczywiście, za szybko zagrałem. Co nie zmienia faktu, no oczywiście tu będzie strzał na H2 niestety. Co nie zmienia faktu, że dostrzegam pewną możliwość, mam nadzieję. Mianowicie hetman G7. A jeżeli druga wieża wejdzie, to mam taki strzał wieża E6, ale zbije hetman. I to niestety nie działa. Jeszcze widzę coś takiego jak takie zagranie. No
Dobra, hetman e3, wracam, atakuje tutaj. Jeżeli weźmie goniec z szachem, to oczywiście król f1. Może wyglądać groźnie, ale tutaj też mamy możliwość bicia teraz z odsłonięciem. Aha, jest opcja wjazdu wieżą. Czy to bicie wchodzi w grę? Myślę, że tak. Jeszcze f4 mnie bardzo kusi. F4, szach, tu. Tu, 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 tu i tu na końcu. Muszę zbić tutaj. Muszę zbić tutaj. Od razu otworzyć pozycję dla wieży. Zawsze jest też opcja szacha. Wieża zagra na h1, król e2. Ok. A teraz f4 nie mogę. Chyba mogę. Otwieram kolejną wieżę do akcji. Bo wieża zagra tutaj, ja zagram tu. Aha, on może jeszcze wtrącić na przykład taki ruch, żeby tutaj, nie no, albo wieża h2 bardziej wtrącić. Ale to też mam takie zagranie prawdopodobnie. Według mnie on się bardziej musi martwić niż ja. No ale on mnie atakuje króla w sposób ciekawy. Tego nie można mu wykluczyć, aczkolwiek mam nadzieję, że to jest lepsze dla mnie. Tak po prostu policzyłem mniej więcej, tu grozi mat. Dobra. To są rzeczy niebezpieczne. Możliwe, że tak trzeba zagrać. Albo tak. Bo on jeszcze czeka z tą groźbą. No, tu grozi mat. Teraz tak, jak zagram na przykład tu do szacha. Ja tu, on może mnie szachować dalej. Ja tu. I co on tutaj? Ja tu. Wróci. Ale skomplikowana pozycja. Bo też grozi tutaj wieża h1. Skoczek d5. Jeszcze raz sobie to liczymy. Bo to jest od razu szach, tak? Tak. On do szacha. Ja tu. On tu. A, no to ja przegrywam materiał. Muszę tak. Przegrywam materiał, więc muszę tak zagrać. Bo tutaj hetman h4 wchodził. Nie pokazywałem wszystkiego strzałkami. Czasu jest mało. No ale groźby od mata trzeba się obronić, więc goniec c4. O, tutaj bicie, co nie? Jeszcze wchodzi w grę, ale wtedy mam jakiś taki szach. Tutaj, dobra, tu jest szach. Innego wyjścia jak król f2 nie mam. Istnieją też ciekawe rzeczy, po goniec f4 to goniec na f5. On mi zbija hetmana, ja mu zbijam z szachem. Już nie zbijam z szachem. No tak. Bardzo skomplikowana pozycja nam powstała. Przez to, że tam sobie podstawiłem na h2, no ale... Czekajcie, tutaj, on mi zbija, ja mu zbijam, no jak on się zasłoni, no to mam figurę więcej, dobra. Więc jeżeli on zbije gońcem, to mam goniec f5, takie ciekawe. Ale może zasłonić się końcem również. Aha, ja wtedy strzelę tu, tu i tu. Okej. Okay. Czyli finalnie zostanę z figurą więcej. A jeżeli on zbije tu... Do szacha, ok. Mogę chyba tak zagrać. A to jest sprytne, bo jeżeli on mi zbije tutaj, to już nie mam takiego zagrania. A muszę chyba tutaj obronić. Tak, muszę bronić wieży. Koniecznie.
dużo wisi, więc jeżeli on tak, możliwe, że ja zbiję tu, on mi zbije hetmana, ja dam szacha, król odejdzie, ja zbiję wieżę. Wieża, dwie lekkie figury na hetmana, to będzie bardzo ciekawa końcówka, trudna do wygrania, ale do przegrania chyba nie. Na tym czasie, no tak, na to pójdę. Na to będę musiał pójść po tym ruchu, bo jeżeli tak zagra, a jeszcze mam taką możliwość szacha, w sumie to też jest dobra możliwość. Zbił jednak tutaj, ok. Ale to co, ja nie mam teraz takiego ruchu wygrywającego? Bo chodzi o to, że to związanie jest na zawsze. Tutaj nie działa. To on teraz zagrał w taki sposób, że straci figurę bez walki żadnej. To znaczy tak, no może dać szacha jeszcze. Tu. Nie wiem, tak. Może dać szacha, ja pójdę tu i dalej koniec jest pod ostrzałem, więc tak, no mimo wszystko tutaj chyba się wygrywa. Chociaż nawet jak da szacha tu, ja tu, on pójdzie tu, ja G3, on da H2, ja tak mogę wrócić hetmanem. Nawet to będzie chyba prostsze. Dokładnie, tak. Tak, i sobie słonię hetmanem. Zobaczcie, trzy figury podbicie. To nie może się dobrze kończyć. No i 17 sekund. No i tu już szachy się kończą, a związanie zostało na zawsze. A, no to tutaj się nie boimy niczego. Po prostu bije tutaj. Ok. Mogę zbić, ale on zbije, tu pionka weźmie. Nie, no, bierzemy pionkę najpierw z szachem. Może szach wieżą, w sumie bez chyba większego znaczenia. Nie wiem. I tak. No to i tak kompletnie wygrana końcówka, więc jest bardzo dobrze. Spróbuję znaleźć kolejnego przeciwnika. Wskakujemy na 2405. Czekamy sobie cierpliwie na kolejnego gracza. A tutaj zerknę od razu na sam początek, czy się wszystko tutaj tak zgadzało mniej więcej. Tak, widzę, że pozycja białych jest przyjemniejsza, już plus jeden nawet. Przez tego hetmana B6 mi się wydaje, który troszeczkę tutaj opóźnił rozwój przeciwnikowi, jego figurom. Spora przewaga, 1,50. O, przewaga się robi duża, B5, goniec B1, tak. Bardzo duża przewaga się robi. Skoczek E5 to nie był ten ruch chyba, chociaż może. Klepnę sobie tutaj analizę, zobaczę szybko, słuchajcie. Poprawiam szachownicę, w sumie nie wiem dlaczego ona się tak zmienia. Idzie skoczkiem, co? Każesz bić skoczkiem, ale ED jest też ok. To, że jest znak zapytania z wykrzyknikiem, to nie znaczy, że to jest błąd. Goniec D6 to błąd, wieża 1 dobrze. Tak. Tutaj to jest błąd. A6 dobry ruch, co tu grać? Tak. Wspaniały ruch, a jest jakiś lepszy? Skoczek E5 to jest najlepsze posunięcie, słuchajcie, w partii na plus 4. Dobrze wiedzieć, że jeszcze nie jest tak źle ze mną. Tak. I co? Skoczek D7 dokładnie. Goniec bije. Wjeżdża hetman. Tu jest plus 7. Dlaczego to jeszcze nie jest dociśnięte? Zbiłem. Bicie jest słabsze, chociaż też jest przewaga plus 2 ponad. Najlepszy ruch w tej pozycji to jest D5, moi drodzy. Ale klasyka. No przecież.
Król jeszcze jest w pułapce, więc nie ma sensu bić pionka, czyli zagrać D5, ale klasyczne zagranie, które przeoczyłem. Oczywiście to zagranie byłoby super. No niestety poszło tak, czyli bicie, król wjechał D5, jest dobrze, tak. To jest błąd. I to jest błąd na minus? Nie, no na wyrównanie w ogóle pozycji. Ha, tak trzeba było grać, tak jak mówiłem, ale bić potem tym. Strasznie ryzykowne, bo jak bicie tu, aha, to jest z szachem. No widzicie, trzeba dużo liczyć. I tak, no dobra, przewaga tam struktury pionów, bo tego mi walnie, ale gram tutaj. Dobra, no to by się trzymało, okej. No okej, coś w tym jest. Tutaj wypuściłem bardzo. Goniec wrócił na e5, dobrze, bicie. Hetman zbił źle. F4, to pokazuje 0-0, niesamowite. Wiecie, a, to przeciwnik popełnił duży błąd. Tylko teraz ja też popełniłem błąd. Ojej, już wam mówię. Taki ruch działał świetnie. Po wybiciu wieża wchodzi tutaj i są wielkie problemy. Znaczy to pokazuje silnik tutaj remis, ale jaja. Król na F2, szach, no i co? I tańczymy sobie wiecznie w ten sposób. Ale bardzo ciekawa odpowiedź jest po hetman G4, które jest fatalne. Dlaczego? Po tym ruchu hetman C5 i okazuje się, że król nie może iść tu i tu, więc musi iść na E8 i teraz jest strzałka na E5. Bicie, bicie i tu wiś. Nie widziałem tego kompletnie, no niestety to jest mój mankament taktyczny. No to już jest wygrana bardzo prosta. Szkoda, że tego nie zauważyłem. Ale po to są speedruny, żeby się też uczyć. Dobra, moi drodzy, dziękuję za dzisiaj. Jedna partia. Dosyć długo trzeba czekać na przeciwnika, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.